Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Guild w Dungeoneering. No i cóż, w dzisiejszym epizodzie, zgodnie z tym co obiecałem, będziemy kontynuować nasze przygody. Tym razem jako nasz tutaj wspaniały bruiser. Ale zanim to się stanie, to chciałbym w końcu, zgodnie z tym co mówiłem dawno, dawno temu, rozpocząć nazywanie niektórych postaci. Zaczynając właśnie od bruisera, który po dłuższym zastanowieniu, powiem szczerze, przypomina mi głównie jedną osobę. Konkretnie mowa tu o Bobie, więc po prostu dostanie nazwę Bob. Jeśli nie wiecie, kim jest Bob, bo wiem, że większość z nowo przybyłych może tego nie kojarzyć, jest to mój bliski przyjaciel i osoba, która kiedyś była dosyć aktywna na kanale. Czy to w postaci wizyt, powiedzmy, do wspólnych nagrań Dark Souls 2 czy innych rzeczy. Ale ostatnim czasem trochę się odsunął od tego wszystkiego i no. Więc tak, pozwólcie, że go szybko tutaj przygotuję. Zgodnie z moim wyobrażeniem, mam nadzieję, że w razie czego spodoba mu się to, jak go przedstawiłem. A w sumie chyba takie włosy będą najlepsze, teraz tylko coś tutaj usunąć i będzie dobrze. No, tak i tak dalej. A jeszcze taka ciekawostka, Bob to jest skrót od pseudonim Bobowski. Nie pamiętam, jak on powstał, więc tylko, że to ja mu taki pseudonim nadałem i mu się spodobał, ale tak. No, i cóż, jeśli to oglądasz, Bob, tęsknim za tobą, wróć kiedyś. Ale tak, no taki ładny, dzisiaj nim będziemy właśnie grać. Natomiast druga postać, którą bym chciał stworzyć, żeby zmienić, to nasz apprentice, czyli uczeń. Uczeń maga, u którego, powiem szczerze, nie wiem jak jeszcze wygląd do końca zrobić, więc pozwólcie, że tylko dostosuję sobie wygląd według takich swoich, powiedzmy, wyobrażeń. Bo, no, szczerze mówiąc, osoba, którą tym razem chciałem tutaj stworzyć, to jest osoba, której bezpośrednio chyba jeszcze nie widziałem, tak IRL, że tak nazwę. Ale jest to też dosyć bliski i znajomy z potencjałem na przyjaciela kiedyś, chociaż aż tak długo się jeszcze nie znamy. A mowa tu konkretnie o Manonim, naszym zaprzyjaźnionym grzybie z Wielkiej Grzybni. Więc po prostu Manoni, jeśli to oglądasz w gratulacje, dzisiaj jesteś naszym apprenticem. I pamiętaj, jeśli pójdzie ci wszystko dobrze i tak dalej, może kiedyś awansujesz na jakiegoś lepszego maga. I tak, jeszcze od razu powiem, obie klasy mają mnóstwo uzasadnienia. Manoni, z tego co wiem, dosyć lubi klasy magiczne w niektórych grach. Natomiast jeśli chodzi o Bopa, co podejście po prostu na obrażenia fizyczne i milion bloków, no, idealnie mi się kojarzy z jego podejściem do Dark Soulsów podczas naszych wspólnych rozgrywek, więc no. Ale teraz starczy tego mordzenia, starczy tego gadania. Ruszam na exploring i co? Ja chyba nie rozumiem. And tastes like a dream. It's delightfully fictitious and improbable. Trice cream? Huh? Okej, dobra. Powiem szczerze, nie rozumiem tego, przecież ostatnio już zaglądaliśmy na mapę i to się nie pojawiło. A nagle się coś takiego pojawia. Oj, no cóż, dużo do czytania, więc pozwólcie, że nie będę tłumaczył bezpośrednio. Tylko spróbuję szybko może wyczytać i wytłumaczyć mniej więcej skrótowo, o co tu chodzi. No dobra, więc przeczytałem to wszystko i mniej więcej to jest takie streszczenie. Okazuje się, że nie tylko komórki mózgowe powodują problemy, tylko mnichsi jeszcze mają problemy ze zbieraniem swoich rzeczy w tych górach Namb. No i zgodzili się pomóc, jeśli my im pomożemy, więc dlatego mamy mnichów, ale w zamian musimy ich wysyłać na ich pewną śmierć w tych górach. Chociaż matematyczni magowie twierdzą, że to jest bardziej 96%. Ogólnie jeszcze nasz narrator, czy w sumie my, jako takowy, chyba to jest, można powiedzieć, że my gramy rolę tutaj tego przywódcy, no, zakradał się pomiędzy właśnie pokojami tych wszystkich i znalazł książeczkę z receptami na coś, co nazywane no jest tutaj Trice Cream, czyli w sumie chyba trójlodem, czy coś takiego. Pączki super piękny, potężny, znaczy jaki piękny, potężny, pyszny, mityczny lód, który jest tworzony bardzo rzadko, w bardzo małych ilościach, tylko dla starszyzny mnichów. No, nie zadać nic ująć. I cóż, nie ukrywam, to jakie gadanie sugeruje mi, jakobyśmy powinni tutaj grać mnichem w tym wszystkim. I nawet bym się nie zdziwił, w sumie mnich jest potężną klasą. Ale powiem wam szczerze, no, spróbuję tutaj bruiserem pójść na jedno z tych dwóch. I tak, co my tu mamy? No, domena bałwanów, czyli może to też być terytorium bałwanów. Okej.
dotrzeć do mglistej góry bałwanów, czy śnieżnych ludzi, powrót weganina i król bałwanów, albo śnieżnych ludzi. A tutaj mam to Ice Baby, Base Fortress, zdobądź wejście do Leża Bay, najcięższe ze spraw i Sorbay. Szczerze, z tych wszystkich opcji to wydaje mi się, że najbardziej, że chyba bardziej chcę zobaczyć powrót weganina, więc tak. Bierzemy naszego Bopa, Bruzera, bierzemy takie rzeczy i wyruszamy. I miejmy nadzieję, że sobie jakoś poradzimy. O, nowy przyjaciel! No, chodź tutaj na przytulasa. Pokonaj trzy typy bałwanów. Okej. Okay. Strasznie gdzieś złe pokoje się trafiły. Więc tak, musimy pokonać trzy bałwany. A mamy tak naprawdę bardzo niewiele tej miejsca. Tak, będziemy musieli tutaj teraz się wyekspić, że tak nazwę. Potem dopiero pójść tam, bo to są cztery bałwany już na trzecich poziomach. Charge. O kurczę, zapomniałem, że w sumie jest coś takiego. Czy teraz... Charge. Czym była szarża? Kurczę. Chyba to było dobra. Podejrzewam, że to było chyba kojarzę. Zobaczymy, czy trafiłem i tak, trafiłem. Dwa fizyczne, jedna balna magiczna. Winner. Dobra, idealnie. Jak widzicie, R jest potężne, piękne. Oj! Oj! Dobra, snowball. Nice try jump. I boulder. Get out of here. Idealnie, to po prostu zwycięstwo. I teraz co, tu mamy spyglass, daje po prostu ranged. Barrel daje stupidity i życie, tu chwali. A stupidity i życie wydaje się być dobrym wyborem. Jako, że ona stupidity jest potężne. I dobra. Yeti poziom drugiego to jest taki jakby fuj Yeti. Gdybym pamiętał, jak on działa, to może go brał, ale póki co wolałbym się powstrzymać przed braniem czegokolwiek. Aby to będzie ciężkie, nie ukrywam. Więc po prostu zdobędźmy jeszcze jeden przedmiot poziomu pierwszego. Ewentualnie dwa nawet. I potem zawalczymy dopiero z Yetimi. Znowu charge. No, bez przesady. Czemu nie zaczynamy od charge za każdym razem? Dobra, dobra, spokojnie, jest dobrze. Jeszcze nie giniemy, więc jeszcze jest okej. Okay. Finner oczywiście zablokuje, nie chcę rzucać kart i na końcu... Jak ci się to podoba? Dobra, super. I teraz tak, tutaj mamy mnóstwo kart, tutaj mniej kart, a tutaj tylko jednego Swifta. Oczywiście, że wezmę mnóstwo kart, zawsze lepiej mieć dużo tego niż mniej. A to z drugiej strony może lepiej byłoby też skupić się na stworzeniu małej talii, która ma dużo... Ma same przydatne karty, nie byle co. Ale już trudno. Miazma. Oj, nie pamiętam, co to jest. Oj! Okej, okay, czyli on po prostu powoduje, że nie widzimy swoich kart. Przez jedną rundę, czy na stałe? Okej, okay, przez jedną rundę. Użyj Get Out of Here, bo to jest tylko fizyczne, a są dowolne. Kurczę, niebezpiecznie, blisko śmierci jesteśmy. I... Charge. Dobrze, że mamy to. Gdyby nie to, to byśmy prawie padli. Ale dobra, udało się. I teraz hack daje nam takie rzeczy. Sztylet... O nie, sztyletu nie możemy. Zyskamy repela. Wszystko tak samo. Tutaj mamy... Tutaj możemy wziąć slice i interrupt. Kurczę, repel czy slice interrupt. A niech będzie Slice Interrupt. Wiecie, ataków też potrzebujemy, nie samych obron, chociaż z drugiej strony mam mało tych obron. Dobra, nawet nie będę tam teraz wracał, po prostu pójdziemy tutaj i... Ryzykowne bardzo, ale pójdziemy już niedługo tam. Slice Interrupt, jak to działa? A, dobra, ten sobie zwiększa życie po prostu o dwa. Lamp, dwa fizyczne bez blokowania. Poradzimy sobie jakoś. Glacier. Oj. Tutaj już gorzej. W szczęście tylko jedno obrażenie. Gorzej zamroziło wszystko, co tu miałem. Musimy dobrać kartę, bo nie miałem niczego sensownego. Chcemy stracić Favora. No, a tutaj już na szczęście mamy lepsze efekty. Tam niestety nie mamy podwójnego bloku, jak na złość. Trudno się mówi. Dobrze, że i tak jednak wygramy z nim bezproblemowo. Dobra,
I teraz co tu mamy? Fate Cursed. O nie, 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 nie chcę tego. Tutaj Crash 2, stracimy kilka rzeczy, a tutaj Gorset stracimy kilka rzeczy. No w sumie jeden życia. Są jednak przydatne. Dobra. Dobra. Nie kojarzę, który działa, więc... Zawalczymy jeszcze z tym, żeby mieć ewentualnie jakąś szansę. I tak miazma, pamiętam jak działa, więc po prostu to. Teraz tak, szarża, co najlepszą opcją chyba będzie bash. Dokładnie, bo tylko jedno obrażenie, jeszcze zadaję mu obrażenie, więc super. Snowball to interrupt. Bite to po prostu slice. No jest dobrze, bardzo. A na końcu shift. I wygrywamy. Dobra. Stiletto, nie. Gorset, nie. I dobra, zrobiliśmy armora za darmo, więc super. O, przy okazji to już ostatni bałwan, którego musimy pokonać. Ciekawe, czyli co tutaj... Ja walczyłem z większą ilością bałwanów, coś? O, dobra, czyli to przymiesza po prostu rzeczy. Kradnie karty za zablokowane, no to slam! Nie zablokujesz niczego, nic nie... Ukradniesz. Okej, okay, to będzie zamieszanie, więc get out of here. Dwa obrażenia dla mnie, jedno dla niego. I teraz Finnair to jest Całe szczęście pamiętam, jakie karty działają u mnie w ręce. Glacier to będzie... Oj, najgorzej. Ale Slice, żeby już miał jedno HP tylko. I kolejny Glacier. You train something i to go dobiję. Dziękuję. Three cheers for your lucrative plundering. After all your aimless blundering, how you rode your luck without getting stuck. Left me and your enemies wondering. No, piękne, piękne prześpiewki bardziej. Ale wracamy do gildii. Kolejnym sukcesem i cóż, jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. Jedyne tylko, co mnie tak smuci, to to, że strasznie powoli zarabiamy, więc... Zanim będę mógł cokolwiek tutaj załatwić, to dużo czasu minie. Akurat te rzeczy są jeszcze lepsze, popatrzę chociażby na to. Crash 2 na pierwszym poziomie. Tutaj, na drugim poziomie. Armor 1, Blade 2. I tak dalej, to są naprawdę potężne rzeczy. To jest oczywiście przykład, gdzie może nie są najlepsze, na przykład DK na start, ale... Naprawdę warto to ulepszyć, chociaż bardziej niż to nawet mi zależy na czymś takim. To daje po prostu plus 1 HP na stałe. Albo tutaj plus 1 karty na początku, na stałe. No i klasy. Oj, klasy, które tutaj są, to dopiero. Ja wszem wiem, że jeszcze Mima tutaj nie odblokowałem, ale... Mówiąc szczerze, nie czuję jakoś tak chęci na Mima, więc no. Dobra. Dobra. Oj, co jest? Brawo, ja przez przypadek włączyłem sobie monitor, na którym mam podgląd. Więc dobra, dajcie chwilę i... Pies mi się zaczynał szczekać, więc widzimy się za chwilę znowu. No dobra, udało się uspokoić psa i przykaz załatwić inną sprawę, bo okazało się, że to kurier ze sporą ilością paczek był, ale mniejsza. Więc idziemy po prostu dalej wojować w kanionie i... Ktoś powrócił i nie jest szczęśliwy. I wiecie co, powiem szczerze, no... Okej, ale... To spotkanie z Wyganinem, mimo tego, że Boba mówią, że będziemy używać, chciałbym jednak wysłać Ice Cream Monka. Jakoś tak, obawiam się powrotu Wygana, że to może być naprawdę coś niebezpiecznego, a mnich bądź to bądź jest chyba najpotężniejszą klasą, jaką mamy, więc... Baczcie mi to, ale mnichu, wyruszasz. Ty! Ja. A! Nie wierzę, że nadal męczę się przez te góry. Pokonaj rannego Wyganina. Czy tam poranionego Wyganina, ciężko powiedzieć. Dobra. Arcy-Wyganin, tak. Kurczę, w sumie... Chyba wyglądać tak samo jak wcześniej. Może się za bardzo obawiałem, niepotrzebnie brałem tego mnicha. I tak, Bern. Okej, czyli mam pierwszą informację potwierdzającą, że Bern jest na oba cele, non-stop. Nie tylko na mnie, więc super. Po prostu... Tak. To, co tam się działo, czyli to, że tracimy życie non-stop jako ten mnich,
o czym powiem tak szczerze, trochę zapomniałem. Nie jest aż takie złe. Bo wrogowie też tak tracą. Dobra, teraz czapeczka, żeby dobierać więcej kart. I tak, ten Yeti nie, nigdy, nigdy. Czemu w sumie bałwan, bo przypominam, że nie są Yeti zsymbowane. Ciekawa decyzja. Ale tak, idziemy teraz na piesa. Tak, gałka czy to? Szczerze nie wiem. Jak będzie gałka? Jako że technika zamrożonej gałki to moja ulubiona technika. I tak, teraz on będzie wściekły. Zdając dwa obrażenia, więc wykończymy go kolejną gałką. Na szczęście nie ginąc przy tym. I teraz tak, rapier daje Swifta, ale to stracimy. Tutaj stracimy inne rzeczy, ale zyskam pancerz. Holy, wydaje się najsensowniejsze. I okej. Ogr. Ostatnio go widzieliśmy, nie mamy wystarczających bloków, żeby sobie jeszcze z tym poradzić. Tak. Ten Yeti, co to jest? W sumie nie kojarzę gościa. Ten natomiast wiem, że jest to ryzykowny, jeśli się nie ma magii, więc nie będę jeszcze z nim walczył. W szczególności mając poziom drugi. Dobra. Ponownie zaczynamy od Snowballa, czyli takiego. A to oznacza mi tyle, że Insights. Dobra, teraz dostanę dwa obrażenia, niedobrze, ale dwie gałki wykończą go bez problemu. W sumie jak tak myślę, dwie gałki na obecny moment by nam gwarantowały cztery obrażenia, w tym tego Yetiego. Jeśli by się nie blokował, oczywiście. A teraz tak, więcej kart na ręce na starcie jest niestety zbyt cenne, żeby z tego tak rezygnować. I tak, teraz ten Yeti Flaytooth, on był ryzykowny, jeśli się nie mylę, ale możemy zaryzykować. I tak, potem pójdziemy już na tamtego. Jedno obrażenie na początku każdemu. I teraz tak. Dwie gałki, bo to najlepszy starter, jaki mogę zrobić. Okej, okay, i teraz w sumie nieważne, co się stanie. Wykończymy go. A zrobimy to oczywiście gałką, bo czym innym mógłbym wykończyć, planując siebie i swoje możliwości. No. Dobra. Mniejsza. Damy czapki. Damy czapki, no nie dobrze po prostu. No będziemy musieli chyba zrezygnować i zaczniemy od tego. Dużo obrażeń fizycznych, a obrażeń fizycznych dla mnicha to jest po prostu cenne. Bardzo cenne. I teraz tak, mamut. Spore ryzyko, ale bierę to. Zostawiam to i ewentualnie tam tego Yetiego jeszcze. Pewnie będę żałował decyzji, ale tak. Jedna obrona fizyczna zadaje dwie obrażenia. Okej. Okay. Jedna obrona fizyczna zadaje dwa obrażenia, czyli to samo dostaniemy po prostu. Snowball. Holy Seal. Winner. Dwie gałki. I tym samym wygrywamy. Nie, naprawdę wydaje mi się, że jednak to jest bezpieczniejsze. I chociaż niektórych z was możecie dziwić, naprawdę czuję się bezpieczniej grając z tym mnichem niż czymkolwiek innym, nawet jeśli nie mam żadnych bloków. Dobra, będziemy mieli już dostęp do arcyweganina. No dobra, zobaczymy jak to wyjdzie. I teraz jak on działa. Respekt. Jeśli trafi, nie mogę atakować. Blok. Tam. Zamrożenie. Jeśli trafi, zamrożamy wszystkie karty. Nie ma gałki. Wyrzucam ryzykując sam mając małą ilość kart. Oj, niedobrze. Ale na szczęście Bern go wykończy, a mamy jeden punkt za dużo, żebyśmy zginęli od Berna, więc to szczęście, że się nie walnę z kalkulacjami. Tutaj armor, stracimy Samo tylko, że nie będzie Ali, co jest super. Musimy ograniczać nieprzydatne karty i teraz tak, tu stracimy, nie. Niestety nic dobrego nie ma. Ponownie z nim, nie wiem. Chyba przed arcywyganem musimy mieć jak najlepsze rzeczy, więc warto zaryzykować. Blokuj jeden, opponent zyskuje 2 stupidity. Dobra, to dice. Bo trafimy tym bez problemu. Tym samym DK. I to jest.
Dobra, ryzykujemy mocno, ale na szczęście dzięki DK-owi też szybko pada. Dwa echy, my się leczymy za to. I proszę o dwie gałki. Może być. Fireblast też. I dobra, udało się. I teraz tak, stracimy Slice Dice, zyskamy mnóstwo innych rzeczy. To jest dobry wybór. Musimy grać naprawdę defensywnie, jeśli chcemy sobie poradzić z arcywyganinem, który tam niestety już sterczy i czeka na nas. I dobra. Respekt. Ja powiem, żadnego respektu nie będzie, gin. No, jest dobrze. Okej, trzy obrażenia we mnie. No nie mogę na to pozwolić, więc odrzucamy kartę. I odrzucimy oczywiście, że Fire Blasta. Tak nie użyjemy gałki, bo jak się okazuje, slam jest lepszy, ale tak. I teraz Scale Mail. Jeszcze więcej życia. Więc no, dobry wybór. Ej, cóż. Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Zobaczymy, jak pójdzie nam walka z arcywyganinem po raz drugi. Glacier. Dwa obrażenia zamraża. Nope. A więcej życia od nas niestety. Gałka. Basz. Twoja gałka jest niczym w porównaniu z moimi gałkami. Chociaż ej, w sumie patrzcie, on ma włócznie, czyli... To ma sens, że jego gałka jest słabsza. To, że odrzucamy karty, to jest poboczna kwestia, ale tak, ale to ma sens. Frozen Yoga. A niestety, nic lepszego tu zrobić nie mogłem. Gałka. Barża! Kontra. I wygraliśmy z arcywyganinem od tak po prostu. Myślę, że inną klasą nie byłoby tak łatwo. Running out of words to describe such impressive feats. Somehow you bested those foes. Oh well. There's tougher ones yet to meet. Tak. Tak. Będą jeszcze groźniejsi do spotkania. I cóż, z tym to się akurat zgadzamy bardziej. Ale tak powiem wam szczerze, trochę się obawiam tego, co nadejdzie. Niemniej jednak ponownie dwa mamy zliczone, więc na tym byśmy mogli zakończyć odcinek. Więc tak, czy na pewno zakończę, czy nie? Trochę mi się tutaj to... Powiem szczerze, że trochę się obawiam tego, co tutaj nadejdzie. Ale niech się dzieje, co się ma dziać. Bierzemy jeszcze raz mnicha w sumie. Wiem, że to miał być odcinek Bopa, ale trudno. Po prostu zbyt lubię tego mnicha. I zobaczymy, co się kryje u króla bałwanów. Pora na gry. Pokonaj uroczego bałwana? Nie wiem, czemu obawiam się, że to będzie walka typu pościg. Okej, zwykły. Jeśli to jest jego specjalna karta, to takie... Aha, a jeśli ma specjalnej karty, to trochę szkoda. Ale jeśli to ma być pościg, to by musimy się śpieszyć i... Ostrożny, prawda? Frozen Yoga. I wygrywamy. Dostajemy jakąś fajną rzecz może. Armor 1, Mundane i 2 życia. Mundane może być naszą zagładą, ale wezmę póki co, więc czegoś tak nie ma. Idę się przytulić, tak, tak. Niestety. Niestety to jest pościg, więc... Musimy... Zawsze dostawać jakiegoś wroga słabego z tyłu, a do przodu się zachęcać, czy to chociażby właśnie jakimiś nagrodami, czy czymś, więc to będzie ciężkie. Będzie tak najcięższe w tym wszystkim. Otóż nie wiem, jakie on ma karty. Bo to, że tam na przykład jest napisane, nie wiem, Dziki 8 czy Śmierć 2, to dla mnie ma tyle, po prostu tyle znaczenia, co i nic. Ja po prostu nie pamiętam, co jest co. Okej, dobra, to jest spore ryzyko, ale nic lepszego i tak nie dostaniemy.
Ja chcesz się przytulić? Ten tu ma ten chyba respektowalny. Tu jest ten, to jest wiadome. I tu jest mundane. O. Będę tego żałował, ale musimy. Musimy po prostu iść ciągle przed siebie, aż będziemy gotowi. Tak, Fear. To był ten. Dobrze kojarzyłem, że on jest naprawdę groźny. Zaczynamy od dwóch gałek. Okej, to są dwa obrażenia póki co. Więc jeszcze się tym nie przejmujmy aż tak. Musimy go jak najprędzej dobić. I blokujmy wszystko, bo i tak się dobije sam od podpalenia. Wyrzucając repel, bo gałki żaden szanujący się mnich nie wyrzuci. Dobra, kościana zbroja. Stracimy jeden życia i repel zyska Mind Strike'a. Tutaj stracimy dwa życia, ale zyskamy leczenie i pojedyncze obrażenia. Dobra, ryzykowne, ale ja to zrobię. Po prostu nie chcę, podkreślam, nie chcę mieć jakichś zbędnych elementów tego typu jak na walkę z czymś takim. Dobra, mam porównanie życia teraz. Nic lepszego nie mam, więc basza niestety trzeba zmarnować. Teraz dobierze znowu tamto pewnie. Tak. Nie mamy nic na ataki, więc no, repel. Bomb. Trzy obrażenia. A... nie ma gałek. Insight. Niestety insighta musimy odrzucić, bo tak, tutaj jest zbyt dobry efekt. Stomp. Dwa obrażenia na mnie, jedno na siebie. Dwie gałki go wykończą. Dziękuję bardzo. Teraz tak, tutaj stracimy leczenia, więc nie. Tutaj to nie. Nic lepszego nie dostałem. Fajnie jest przytulić. Bawana pełnego wiedzy, ale nie tak fajnie jak ciebie. Nie wiem, jak on działa, ale dobra, tak, tak. Ja bawię się, że to może być już nasza ostatnia okazja na walkę. I ten ma co? A, przemieszaj rękę. Te dwie rzeczy nie są aż takie ważne. Rzucimy szybko to, po prostu, żeby dostać dwa życia. I dobrze. Gałka. Radziejstwo. W takim wypadku gałka. Oczywiście, że Frozen Yoga, bo co innego mógł dostać. Bash. I go spali teraz, mimo tego, że został Frozen Yoga. Dobra, Wolf Pelt. Stracimy repela. Stracimy jeszcze jedno życie. Ale zyskamy inne rzeczy leczące, co może być bardzo cenne. Też chcesz przytulasa? Dobra. Powiedzmy, że jeszcze kilka pokoi. Po prostu, wiecie, ja się trochę bawię tej walki. Muszę mieć coś naprawdę porządnego. Przemieszanie, co zaczynamy od tego. Wiem, że gałkę stracimy, no ale trudno. Wolę mieć więcej życia, na wszelki wielki. A teraz tutaj trzy obrażenia i... jeśli się uda, to przemieszaj. Trzeba w sumie zakryć, nie przemieszaj. Trzeba to zredukować. O, i teraz Rejuvenet. Idealne. Właśnie czuję, że takie rzeczy będą właśnie potrzebne, na myśl mamy przeżyć. I cóż, Rekindle. I dzięki temu on ginie. Żyjemy. Teraz dostaliśmy coś dobrego. O. Way of Scoop, ale patrzcie, ile rzeczy tutaj było. Kurczę, wtedy gałki stracą potęgę, ale... Nie mogę sobie tego zrobić. Dobra, może to być moja śmierć, ale idę. Pewnie zginę. Być podziwiany. Oj. No niedobrze. Dwie gałki, które zdadzą tylko jedno obrażenie. No to smutne. Tak. Więc gałka. Jeszcze jedna nadzieja. To jest wiadome. Chwila, co? Zobacz, wszystkie
karty tych, których tam biliśmy. Tak, to niedobrze. Ja mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. On ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra. Jest tak źle. Restore. O nie. Nie mam blokady magicznej, czyli straciliśmy procent tego. To było akurat wredne. I oznacza to tylko tyle, że to nie miał tego, bo ich pokonał, tylko ogólnie to złe. Straciliśmy niestety. Here is to you, young dungeoneer. You stood your ground and acted very brave. But how long before you feel the fear? And how long before you're in your grave? Ale dobra, daliśmy radę. To było trochę smutne. Szczególnie teraz, kiedy tak dużo nie można tego nagromadzić jak kiedyś. Ale dobra, daliśmy radę. I tak, kolejna rzecz tutaj, jej. Super. Więc no, udało się. I teraz jeszcze pójdziemy tu. Z nadzieją na to, że może coś się pokaże. Nie, nic się nie pokazuje. Nie. To nie wierzę. Nie, wy to widzicie. To jest nie, zbyt duże nawiązanie do Krainy Lodu. Ale piękne. Dobra. Niemniej jednak zajmiemy się tym w innym odcinku, a póki co dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. To tyle i w ogóle tak dalej. No i trzymajcie się. Hej, hej.